Po spotkaniu z Giechą Katowice zremisowanym przez Bielszczan 2-2 przed naszą kamerą, urodzony w stolicy Górnego Śląska, wychowanek GKS-u Bartosz Kucharski. Dla Ciebie to szczególne miejsce i chyba szczególny mecz, choć tylko sparingowy. Dokładnie, tutaj w Katowicach się urodziłem, to miejsce jest dla mnie bardzo bliskie. Mimo tego, że nie miałem tutaj debiutu w pierwszej drużynie GKS-u, to jest to dla mnie magiczne miejsce. Był jakiś dreszczyk emocji przed pierwszym gwizdkiem, kiedy wyszedłeś na murawę przed spotkaniem? Może nie dreszczyk emocji, ale bardzo pozytywne emocje, które mną we mnie gdzieś tam były i w meczu je wyładowałem pozytywnie. Sporo pracy było w pierwszej części spotkania. Sporo, ale bardzo dobrze grali nasi obrońcy, którzy mi bardzo pomagali. Kapitanie, całkiem dobre 90 minut przy Bukowej. Tak, myślę, że możemy być śmiało zadowoleni, możemy być bardzo zadowoleni z tego występu, patrząc przez pryzmat tego, że jesteśmy po obozie, część z nas też grała mecz rano z Wiślaninem, więc jak najbardziej. Myślę, że te 40 minut było naprawdę przyjemnie, to wszystko patrzyło i naprawdę fajnie, jestem dumny z chłopaków, dumny z zespołu, bo naprawdę graliśmy naprawdę atrakcyjnie, graliśmy efektywnie prowadziliśmy 2-1 z biegiem, wiadomo, mecze gdzieś te siły uciekały, nie było łatwo, ale naprawdę takie pozytywne wrażenie. Rywal z półki wyższej niż nasza ligowa, no i Katowiczan czeka premiera ligowa już za tydzień, nas za dwa. Tak, oni w zasadzie za 7 dni zaczynają pierwszy mecz, my do inauguracji ligi mam trochę dłużej i muszę powiedzieć, że tego, kto ma bliżej ligi, za bardzo nie było widać. No, się śmiałem z chłopakiem tam od nich, że w tej 30 minucie się zapytałem, czy to my mamy za tydzień ligę, czy oni. Bo to tak wyglądało na naszą korzyść. Później ten mecz się wyrównał i myślę, że taki sprawiedliwy remis to się zakończyło. Za tobą w twojej karierze piłkarskiej multum zgrupowań. To było jakieś szczególne, czy praca jak zawsze? Ja myślę, nie było jakieś takie szczególne rzeczy, które mogę wyróżnić. No, jak powiedziałeś, któreś to zgrupowanie, któreś naste zgrupowanie moje. Cieszę się, że cały czas gdzieś tam do zdrowia dopisuję i mogę w zdrowiu z uśmiechniętą gębą gdzieś cieszyć się, spędzać z chłopakami czas, bo to jest naprawdę, mimo gdzieś tam pracy, którą wykonujemy, która na pewno nie jest łatwa, to zawsze jest fajnie z tymi chłopakami obcować, ale 5 dni, nie więcej. Teraz pozostało już tylko złapać trochę świeżości i zaczynamy. Tak, 2 tygodnie myślę, że ten charakter pracy trochę zmienimy, będziemy taką pracę bardziej eksplozywną i myślę, że ten poziom meczu, który utrzymaliśmy przez 35 minut, 40 minut, będziemy w stanie to wydłużyć do 60, 70, nawet 90. Temu jakby będą, myślę, podporządkowane te 2 tygodnie. No, jesteśmy pełni optymizmu.